Cześć, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. Dziś mam dla Was zestaw klocków LEGO City o numerze 6008. Klocki są przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia. Nasz zestaw jest bardzo bogato wyposażony. Znajdziemy w nim klocki potrzebne do zbudowania budynku muzeum, samochodu osobowego, pojazdu policyjnego oraz śmigłowca. Dodatkowo w zestawie znajdziemy też aż 6 ludzików LEGO, naklejki, a także 4 instrukcje, w jaki sposób układać klocki. Budynek muzeum został zrobiony z klocków w 2 odcieniach. Są to odcienie beżowe, a także szare, jasno-szare u góry, a na podstawie mamy kolor ciemno-szary. Dodatkowo budynek został ozdobiony czerwonymi elementami. Tutaj mamy 2 tablice, na których umieścimy naklejki, a także czerwone schody. Schody oświetlone są z 2 stron reflektorami. Dodatkowo na środku widzimy zegar. Przez oszklone drzwi możemy dostrzec niektóre elementy w środku, ale o wiele łatwiej jest odwrócić budynek. I teraz mamy już pełen obraz tego, co znajduje się w muzeum. Mamy tutaj złotą paterę wiszącą na ścianie, a także złoty miecz umieszczony na specjalnej szafce. W pojemniku znajduje się piękny niebieski diament, jest to chyba szafir, a także te czerwone elementy to prawdopodobnie lasery, które mają chronić nasze skarby. Z tej strony mamy złoty kryształ, a tutaj miejsce na przyklejenie obrazu. Na dachu znajdziemy niewielki balkon, a także 2 świetliki, które są otwierane. Pozostałe elementy dachu wykonane są z szarego plastiku, z szarych klocków. Po prawej stronie od wejścia znajduje się piękna, ozdobna roślina. Jest to pnącze w kolorze zielonym. Pojazd osobowy należy do złodziei. Jest on w kolorach czerwonym, szarym, a zderzaki oraz opony są w kolorze czarnym. Aby umieścić złodzieja w środku, wystarczy podnieść daszek. Tutaj mamy dla niego brązowe siedzenie, a także kierownicę koloru czarnego na żółtej podstawce. Z tyłu znajduje się pojemny bagażnik, który możemy z łatwością otwierać. Na pewno zmieści się tam sporo łupów. Samochód bez problemu może jeździć. Pojazd policyjny jest w kolorach białym, a także granatowym. Jego dach jest biały, dół auta również jest biały, jego błotniki, a także uchwyty, których mogą się trzymać nasze ludziki. Z tyłu mamy klapę bagażnika, którą podnosimy za pomocą szarego uchwytu. Jest ona dosyć pojemna. Nasi policjanci mogą tutaj schować jakieś ważne rzeczy, a nawet zamknąć złodzieja. Na klapie widzimy również czerwone reflektory, a także niebieskie lampki na tablicy rejestracyjnej. Koła są w kolorach czarnych. Tutaj również widzimy białe uchwyty. Pojazd posiada również przezroczyste szybki, duża szyba z przodu oraz po 3 małe po bokach. Z przodu widzimy również potężny zderzak w kolorze szarym, a także żółte lampy. Dzięki szaremu uchwytowi na górze dachu możemy go otworzyć i dzięki temu umieścić w środku naszych policjantów. Mają oni tam 2 żółte krzesełka, a także kierownicę. Śmigłowiec, podobnie jak samochód, jest w tych samych policyjnych kolorach. Widzimy tutaj białe elementy, a na środku jest kolor granatowy. Spód śmigłowca również jest w kolorze białym, a cały opiera się na 2 szarych płozach. Główne śmigło bardzo płynnie chodzi, jest ono w kolorze czarnym, a z tyłu znajduje się również małe czarne śmigiełko. Za przezroczystą szybką, którą możemy unieść, znajduje się miejsce dla pilota. Są tutaj również 2 drążki do sterowania. Na bokach znajdują się 2 lampki, jedna jest w kolorze zielonym, druga w czerwonym, a dodatkowy przycisk
uruchamia reflektor w kolorze pomarańczowym. Do zestawu dołączone zostały dwie baterie. Są to dwie baterie LR41, dzięki którym nasza zabawka ma dodatkową funkcję. Do zestawu dołączonych zostało 6 figurek. Dwie z nich to złodzieje. Złodziej numer 1 ma na sobie szarą czapkę. Na twarzy widzimy zarost, a także dosyć groźną minę. Ma on na sobie szary sweter w czarne paski, na którym przewieszona jest lina. Jest tutaj również widoczny pasek w kolorze brązowym, na którym zawieszone są dodatkowe pojemniki czy też saszetki. Jego spodnie są w kolorze czarnym. W ręku trzyma specjalną linę, a w drugiej rączce widzimy czerwony łom. Złodziej numer 2 ma dosyć długie, zaczesane do tyłu włosy. Na twarzy widzimy maskę, która mi osobiście kojarzy się z maską Zorro. Jest on dosyć zabawny, ma śmieszny, cieniutki wąsik i uśmiecha się do nas. Taki troszeczkę cwaniaczek z niego. Ma na sobie taki sam sweter jak kolega. Praktycznie są tak samo ubrani. Pozostałe 4 figurki w zestawie to policjanci. 3 z nich są bardzo podobnie ubrani. Mają na sobie błękitne koszule, na których widzimy specjalne kamizelki, a także ciemne spodnie, na których widzimy 2 paski. 2 pierwszych policjantów ma na głowach kaski, których szybkami możemy poruszać. Jeden z nich jest troszeczkę zdenerwowany, sądząc po minie. Drugi jest uśmiechnięty i spokojny. Ma on w ręku latarkę. Trzeci policjant zamiast kasku ma na głowie czapeczkę z daszkiem. Trzyma w ręku krótkofalówkę. Możliwe, że jest dowodzącym, a może pirotechnikiem, nie wiem. Czwarta postać to pilot. Pilot naszego śmigłowca jest ubrany w granatowy kombinezon. Ma on na dłoniach szare rękawiczki, a na głowie biały kask, którego szybkę również możemy otwierać i zamykać. Klocki Lego City, które Wam dzisiaj pokazałam, to naprawdę bardzo dobrze przemyślany zestaw. Elementy, które w nim znajdziemy, pozwolą nam na zbudowanie kilku świetnych zabawek. Dodatkowe akcesoria, które służyć będą naszym ludzikom, to elementy niezbędne do zabawy w policjantów i złodziei. Znajdziemy tutaj malutkie łomy, kajdanki, latarki i liny. Bardzo podoba mi się również wyposażenie muzeum. Jest naprawdę bogate i robi niezwykłe wrażenie. Należy pamiętać, że klocki Lego to zabawka, która chyba nie może się znudzić. Dlatego dzisiejszy zestaw oceniam na 5 gwiazdek, a Was zapraszam do obejrzenia kolejnych moich recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!